Ach, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Konradowic, a to jest kolejny najwątły odcinek z symulatora maszyna. Dzisiaj pojedziemy sobie ET-41 Zarzecza Dolnego do Włodowic Towarowych, przemierzając po drodze przez Grodziskę Zachodni, gdzie będziemy wykonywać oblot składu. Jak to będzie dzisiaj wyglądać, taki jest nasz plan podróże. Więc bez żadnego przedłużenia zacznijmy. Witam bardzo serdecznie, panie Simon, gdzie ty? No, widzę, tu już znowu zaczynamy, tak jak ostatnio. Zawsze na moich transmisjach. Zawsze. Ale my już jesteśmy w samym symulatorze, więc zajmijmy się tym, żeby sobie włączyli baterii. Dobrze. Bateryjki załączone. Dobra, to mi jest niepotrzebne. Radio. Rozdać pantografię, ale to musimy się udać tutaj do przedziału maszynowego. I w pierwszym członie wybieramy, że chcemy mieć pantograf drugi. Ok, a w tym tu oto członie wybieramy, że chcemy mieć pantograf pierwszy. No tak to powinno wyglądać, co nie? I możemy podnieść pantografy. Czekamy, aż się one podniosą. Zobaczmy z zewnątrz. A widzicie, pantografy się podniosły tak, jak wybraliśmy. N57. Widzę trasa ta sama co ostatnio. Tego co pamiętam. U pana dzisiaj u mnie lekko inna. Dobrze, załączmy wyłącznik szybki. Nastawy hamulca dajemy sobie na warową. Zakres prądu niski. Dobrze. Kanał radiowy numer 1, z tego co pamiętam. Tak, numer 1. Czemu rzeczywista masa jest 928 ton? Rozkładowo ma być 1000. Aha, bo ja jak wpisywałem masę, to wziąłem pod uwagę też i masę lokomotywy, a w rozkładzie nie ma masy lokomotywy podanej, tak? O to chodzi? Chyba tak. No dobrze, mamy trochę mniej niż rozkładowo. Ale mamy coś. Jak możecie Państwo. No za 6 dni dzień maszynisty, zgadza się. Ma pan rację, panie Simon. W pierwszym mamy miał, tu mamy kabelki, wieziemy kabelki. Tu chyba węgiel jakiś. I tu słupki stalowe, mało ich jest. I trochę drewna. Już nic nie przewozi. No, więc tyle dzisiaj wieziemy i 37 wagonów mamy. Łączamy przetwornicę i sprężarkę. Ciśnienie rośnie, czekamy jeszcze trochę. Możemy luzować. Luzujemy. Pięknie. Głośne jest to luzowanie, wiemy o tym, ja też to słyszę.
Witam serdecznie, panie Martin22. Fajnie, że towar, tylko trochę szkoda, że nie scenariusz towarowy z Włodowic towarowy do elektrowni za rzeczą. No nie wiedziałem, co wybrać. To jest druga sceneria towarowa w moim wykonaniu. Poprzednia transmisja też była ze scenerii towarowej, z trasy towarowej. Dzisiaj też jest trasa towarowa. Zobaczymy, jak nam to dzisiaj wyjdzie. Mamy sygnał odjazd. Załączamy sobie reflektory i ruszamy. Sygnał do odjazdu. Nadajemy mocy. I próbujemy ruszyć tym składem, o ile będzie chciał jechać. Jeszcze widzę, wszystkie wagony się chyba do końca nie odhamowały. Nie? Chyba się odhamowały. Dobra, odhamowały się tylko. Za mało mocy nadałem. A dzisiaj dziewczyna broniła w pociągu. Ojej, a co się wydarzyło? Że była potrzebna obrona w maszynie. Co robiła? Ja uciekałem. Nieźle. Zresztą w każdym pociągu, no konduktor jest. Dobra, ruszamy. Jazda bezoporowa. Nadajemy mocy, widzę, wagony się ruszyły. A ktoś się atakował? To niedobrze. No niestety, w pociągach są takie niebezpieczeństwa czasem, najmniej tych wieczornych przede wszystkim, nocnych. Takie rzeczy się dzieją. Już za dnia też czas. Te waliony wyjechały już za te rowiązby? Chyba tak. Sobie zobaczę. No, wyjechał. Czyli nawet dobrze myślałem. Dobra. Nadajemy więcej mocy do jazdy bezoporowej. Bocznikowaniem podciągamy. Dobra, zmniejszamy. Dajemy lekkie bocznikowanie. Miejmy nadzieję, że dojedziemy do końca, bo na ostatnim Else zdarza się, że AI ma problem z odhamowaniem składów towarowych. No cóż, zobaczymy. Przekonamy się o tym, jak będziemy bliżej. Znaczy, ja zauważyłem dziwną rzecz w Drawinowie, co się u mnie dzieje, że jeden pociąg Intercity stoi cały czas przed wjazdem i nie chce wjechać, nie? Wszystko się odbywa na stacji normalnie, ale ten pociąg tam cały czas stoi. No dobrze, mamy zielone światło. Już chciałem hamować. I tak będziemy hamować, bo tu 20 na godzinę widzę, że ma być. Na towarowym pociągiem hamowanie to wiecie, drodzy państwo, ciężka sprawa.
widzę, odkąd się zaczyna, możemy dodawać w takim razie. Aj, nie miałem mocy w ogóle. O, jeszcze przekaźniki, no tak. Ojej. Ale o dziwo wyhamowałem równo do 20, nie? Ciekawe, który pociąg jest na jakiej stacji. Za chwilę zobacz pan. Na jakiej stacji. Dobra, udało mi się wyhamować do równej 20. Jestem z siebie dumny. A już to gdzieś, panie Simon, było napisane. Na górze, już to gdzieś czytałem. Chyba w pierwszej pana wiadomości. Dobra, bo trzeba tu... Niepotrzebnie to trzymaj na tej minus jedynce, nie? Lekko trzeba nadać siłę hamowaniom. Widzę z górki jest się spadł rozpęd. Ja też nie za bardzo, bo jak się za bardzo zahamuje składem towarowym. No niestety nie będzie tam dobrze. Dobra, końcówka 20, idealnie. Teraz tylko czekaj, aż wszystkie wagony z niej wyjadą. To może chwilę zająć. Z tą 20 to jest zabawa. Trzeba ciągnąć skład węglarkami pod górę do elektrowni. Trzeba ciągnąć skład z węglarkami pod górę na elektrowni. To w tą stronę też tutaj, na tej 20 się ciągnie? Czy nie? Czy na innej 20? A ja tu do żadnej elektrowni z węglarkami nie jadę dzisiaj. Ale może... A, misja setet 42. Jest taka, zaraz zobaczymy. Zaraz możemy też... Wiesz ten... No jest, ET22. ET22? Mam tylko ET22. I ET41, jeszcze drugie. Ogrodziska zachodniego i ET22. Kontenerowy. No nie mam. W każdym razie, dobra. My już wyjechaliśmy z tej 20. Rozpędzamy się. Do 40, nie? Tu rozjazdy były. Wyjeżdżają te wagony. Już końcówka z tego co widzę. No właśnie wyjechał ostatni. Zgadza się. Widzicie, drodzy państwo, ja mam dobre oko na te wagony wszystkie. Dobra, jazda bezoporowa i nadajemy maty. Idziemy. Misja 15, zobaczymy się raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. No to ja właśnie jadę 15. Jeszcze raz policzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Nagrody równo 15 misją. Misją numer 5. A, około 5 godzin. Nie, to ja dziękuję. To za dużo. Tyle czasu to nie ma. Nie, no ale ja właśnie jadę równo w 15 misją. Oczywiście mówimy tutaj o scenariuszu drawinowo do wieczora, bo na tym się znajdujemy aktualnie. No tak, gotowa na kawę, jeszcze biegu nie skończyłem. No cóż, panie Simon, no to się czasem zdarza, no. Dobra, następny semafor na stój, więc hamujemy. Oczywiście świeci na stój. Dobra, zmniejszmy trochę siłę hamowania. Dobra, winowa od rana. A. No nie. Zmieniu się na inny scenariusz, patrz. Dobra, jesteśmy przed semaforem, sobie pomału dojeżdżamy. Nowa od rana. No rzeczywiście, jest misja sety 42. Luzem do ładowic towarowych, na którego doczepiamy lokomoty następne. Rozwinął mi się pociąg węglowy do Grodziska Zachodniego po dojechaniu do faktycznej stacji docelowej Zarzecza Dolnego. Aha. No. No jest taka sceneria, no jada się. Dobra, mamy wjazd podany, nawet się nie trzeba było zatrzymywać do samego końca. Całe szczęście. Proszę, maksymalną prędkość to 40 na godzinę, więc i tak nie poszalejemy. Dobrze, że pan jest z nami. Cieszę się bardzo. No trochę tych wagonów jest. Być się nie patrzeć. Proponuję podmienić na ET-41. Jedyna misja o maszynie, w której faktycznie przydaje się wysoki rozruch. Aha, dobrze wiedzieć. A jest jakieś duża różnica pomiędzy ET-42 a ET-41? Niby ET-42 powinno być nowsze, nie? Bo ma większą cyferkę. Jak mi się wydaje. I lepsze od ET-41. Czy mi się wydaje? Może mi się tylko wydawać. No. Ja się nie zagłębiałem w statystyki lokomotyw, szczerze. ET-42 mocniejsza, ET-41 jest większe wyzwanie. Aha. Czyli jednak dobrze myślałem.
Dajmy sobie jeszcze trochę mocy. Pociągi wyjeżdżają. Warto spróbować, czy się uda podjechać. Nie, przy moich umiejętnościach prowadzenia składów towarowych to lepiej nie próbować. Że drugi raz dopiero pociągiem towarowym jadę. Muszę się razem z Państwem. Muszę jeszcze kawałek podciągnąć. A chyba jeszcze wszystkie wagony się nie mieszczą. No, w sumie się mieszczą. No tak, na realiów podciągnij. Normalnie by maszynista nie wiedział, czy się mieszczą wszystkie na pewno. Aż dyżurny ruchu by go musiał poinformować. Pobrany nagrania kierownika kiedyś był. A miałem zahamować składanie, nie odhamować. Kiedyś miałem pobrane, możemy nawet i sprawdzić.